No, poprzednie nagranie ktoś mi przerwał, ale tu jest właśnie, to jestem w holu w tej chwili tego hotelu. Także ja, ale Hamudy, ale to jest Hamudy, to jest nasz przyjaciel, to jest brat Sary. Jest u mnie, tu jestem. Dobra, na bardzo na razie. Dobra. لقيت محل واحد هون جنب هاي هون ما في مستحيل nie ma miejsca do zatrzymania się tutaj zawsze jest taki tłok. Nie ma parking. Ahmed mówi, że nie ma parking. To znaczy jest dobrze już. Jest dobrze już, bo jak zapomnę po arabsku, to już będę mógł rozmawiać po polsku. Po polsku możemy rozmawiać. Ja mówię trochę po polsku. Tylko trochę. Po polsku bardzo trudno. Po polsku mówi, że bardzo trudno, ale tylko trochę i tak pokazuje palcem, małym palcem Jan. Taką bryką. Teraz jedziemy. Ja nie wiem, czy ja się zmieszczę tutaj. No zobaczymy. No, udało się. Piasek trzeba. Zapięty na ostatni pasek, że tak powiem, bo to guzików nie ma. I ten i Ahmed chyba szuka ten, a mówi cześć do was, cześć Ahmed. Szuka jakiegoś tam chyba lokalu czy miejsca tam gdzieś na obiad. Tu jest dużo obcokrajowców. Także z Indii, z Sudanu jest bardzo dużo. Tu jest ten teren, który przed moim hotelem. Video. Ahmed, będziesz na wideo. Na wideo w Polsce. Cała Polska cię będzie oglądała. Kiel Bolanda raht te tshufak. Oh, nice. No i już jesteśmy na tej trasie. Nie wiem, jak długo będziemy tu jechać, tam gdzie Ahmed nas zabiera, ale tutaj, tu są te sklepy takie warzywne, tam gdzieś kupiłem chleb, kawę, herbatę, tam swoją oczywiście kawę, tak żeby ten, bo ja muszę jedną kawę pić dziennie rano, co najmniej, a przez 2-3 dni prawie nic nie piłem. Ale wczoraj już pierwszą kawę wypiłem, dzisiaj rano już wypiłem własnej roboty tam w hotelu. Także ten. No teraz jest taki czas, właściwie po trzeciej godzinie tutaj naszego czasu. Jest po pierwszej tam u nas w Polsce. Także tłok jest zawsze. Mówili mi, że tam o 5 rano, dlaczego jest tłok zawsze, dlatego, że tłok jest, to wszyscy, którzy jeżdżą do pracy, to oni z samego rana po prostu wyjeżdżają po prostu, żeby zdążyć dojechać do pracy, także ten. Wow. Tu jest połączenie internetowe, to jest jakiś tam tego, ustawiliśmy, o tu jest lokalizacja nasza, my tu stoimy, ten czerwony samochód, chociaż biały, to jest nasz samochód, a jest jartna,
ايوه حمراء لكن أيوة الحمراء سيارة حمراء na czerwono namalowali nas, ale nie szkodzi, ale to jest ten nasz samochód i tam są te ulice, tam nie będę wam czytał wszystkie te nazwy tych ulic, ale najwyżej jeżeli komuś tam potrzeba, no to przetłumaczę wtedy. No. Także ten. O, tu jest jakiś samochód, ale to. Aha, no towar jest jakiś taki przyklejony tam i tak dalej. No o, betoniarka nawet jest jakaś tam jedzie. Ale nie na chodzie, to znaczy tam pusto jest. Przedsiębiorstwo Nijum, Nijum El Prince, czyli gwiazdy księżniczki, czy tam coś takiego. No handlu i salon, Radwan Salon. To jest pewnie jakiś tam, może fryzjer, może coś takiego. I jakiś tam sklep, Kodwat Frut, tam wiesz. No, tam. Tu jest bardzo rozrzedzone budownictwo, to znaczy no, są takie małe, niskie budynki, same niskie budynki. Jedynie właśnie ten budynek, w którym byłem dzisiaj, tam 2 godziny temu, to jest taki, no, nie wiem, 8 pięter, także 7-8 pięter maksimum. Tak, natomiast tutaj wszystkie są tak pięciopiętrowe. Oczywiście parter to chyba to jest jedno piętro, pierwsze piętro to jest parter. Parter to jest pierwsze piętro, także to nie jest tak, że ten, no to widać całe budownictwo jest właśnie w takim stylu. Mamy do Mekki 100 km. Nie? Tak, gdzieś mniej więcej. Będziemy jechać z Ahmedem do Mekki na Umrę, tam zobaczymy jak to będzie wyglądało, będę miał przezwisko Hadzi Nabil, czyli to jest taka szybka pielgrzymka właściwie tam, bo czas pielgrzymki jest określony. Jest tylko po świętach, to znaczy przed świętami właściwie, przed którymiś tam świętami ofiary, święto ofiary, przed świętami ofiary jedzie się na pielgrzymkę do Mekki, tam gdzieś kilka dni i dopiero przyjeżdża się, wraca się do domu na święto ofiary właśnie i wtedy ofiaruje się, powiedzmy to co trzeba biednym, to znaczy ofiara biednym tylko i wtedy jest ten. Tu jest cały czas taki właściwie ruch utrudniony, tam zielone światło tam krótko się zapala, ale długo trzeba na niego czekać. No i ten mi będziemy skręcać w lewo tutaj, bo to prosto to już tam prawym pasem chyba trzeba było, a nie, tutaj też można ten prosto jechać, ten tam w prawo się skręca. Także tu jest ten. No tutaj chodzi mi o to, żeby pokazać po prostu tą architekturę tego miasta. No, taki szybny. Tutaj wjeżdżało, tu znowu też jest ten. Jest ten G5 czy coś takiego, nie wiem, tam. Tu mamy Carrefour po drugiej stronie. Aha. Dosyć spory ten Carrefour. A to są takie mostki oświetleniowe, właśnie to w nocy. Wczoraj jedna z nich to mało nas nie oślepiło, jak jechaliśmy taksówką. Z lotniska, to dosłownie takie białe światło, tak, że jakby tam tego i kierowca o mało
Nie oślepnął. Oczywiście ja też, tylko że on tam akurat prowadził, ja siedziałem obok, także mnie wszystko jedno było. Zamknąłem oczy tylko, ale on nie mógł zamykać oczy. Mocno oślepiło nas. Tutaj jest kilka ten. One są, sklepy są, no ten spożywczy jest, tylko jest otwarty chyba. Jeszcze, no to, o, to jest restauracja. Mahran. Restauracja. Natomiast oni tam, tutaj chyba od drugiej do którejś tam mają przerwę. Jeżeli chodzi o pracę. Wczoraj, jak zamówiłem kartę, chciałem kupić kartę lokalną, telefoniczną, to o 9 byłem pod tym zakładem. Okazało się, że on o 10 się otwiera i dopiero przed 11, dopiero przyszedł facet i ten, ale w międzyczasie już tam blisko tego sklepu, o, tu jest wysoki ten, to jest hotel. Hotel Iridium. No. To jest wysokie, to jest 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No ponad 10 pięter jest ten hotel. O, tam meczet jest. I dopiero zostałem przyjęty. Ostaliśmy wszyscy w środku sklepu. I dopiero zostałem przyjęty gdzieś koło 11. Także ten, bo on to już to ma taki zwyczaj po prostu. Załatwia wszystkich, tamtego widzi, że ja jestem jakiś taki, no, może nie, innej karnacji, czy tam jak. To znaczy, załatwił najpierw tych, którzy wyglądają na lokalnych, albo mieszkają tam, albo ubrane są w takich strojach swoich tam. Gdzieś, no to bo oni sądzą, że trudniej, powiedzmy, rozmawiać, bo ze mną nie wiedział chyba, czy ma rozmawiać po angielsku, czy o jakiemuś tam. Ale oczywiście po arabsku rozmawialiśmy i dopiero otrzymałem tą kartę. Tu jest stacja benzynowa i tu cena jest 2,33 za 95. 2,33 riale oczywiście, czyli odpowiednik tam tak jakby 2,50 zł, 2,5 zł. Także to jest sako jakaś tam, Iberinde. Jest jakiś. To są wszędzie takie mury, które oddzielają, powiedzmy, tam drogi. Są duże odległości między tym. Ja dzisiaj rano, jak jechałem do tego ponad pół godziny, jechaliśmy kilkanaście centymetrów. O, widzę, że już ten bateria już mi się chyba kończy. Może nie wziąłem ładowarki ze sobą, także zostało 20% tylko. Niestety nie wziąłem ładowarki, ale tam mam załadowanie powerbank i kabelek mały taki do ładowania. Szkoda, że nie wziąłem. Zapomniałem, że od rana jestem po prostu z tym telefonem i działam. No a tu jest to, mamy taką drogę całą. No i taka właśnie architektura. To zostawię trochę tego Chickens. Tutaj jakaś restauracja Chickens. Toyota też jest. Hyundai tam było. No tu jakiś warsztat samochodu i do wymiany oleju. Tam gdzieś, o, tu stadion jakiś mały tutaj. Al-Haram, to znaczy egipskie piramidy, piramida. Widocznie jakiś Egipcjanin jest właścicielem tego. Tu tak jakbyśmy prawie wychodzili z tego
to jest ośrodek zdrowotny. Jakiś nowy budynek, wysoki, o kurczę, wieżowiec jakiś tam. O, a tu jedziemy w stronę Mekki. Oczywiście nie jedziemy do Mekki dzisiaj jeszcze, ale w tą stronę. Ahmed jest specjalizowany w tych lokalach, które są blisko Mekki, w stronę Mekki, nie? Ahmed, no tak, kiwa głową, czyli dobrze. Mówię, tutaj mamy tam jakieś obiekty, tu coś tam się buduje nowego. No i to takie odległości właściwie są, jesteśmy na pograniczu właściwie tam, gdzie ty. Tam już chyba mniej budynków jest. Tutaj znowu wracamy w tą stronę, zobaczymy tam gdzieś. Ahmed ma jakiś plan, tylko on nie chce mi powiedzieć jaki. Ale zobaczymy. Ahmed zawsze jakieś takie niespodzianki robi. No. Taksówka. Tutaj jest nagminne wymuszanie przyjazdu. Wchodzi bez żadnego pytania, wchodzi bez żadnych tych. Bynajmniej niektórzy dają jakieś tam kierunkowskazy i tak dalej. Ale ten, no, tu mamy wieżę wysokiego napięcia. No dobra, trzeba oszczędzać trochę tego, to później może nagramy z miejsca tam, gdzie jedziemy. Nagramy coś tam, może jeszcze będzie nam starczy nam trochę tego. No, to trzymajcie się, na razie.